chciałam Państwu powiedzieć, że jesteście Państwo w najstarszej Bibliotece Nowochódzkiej. Pierwszy wpis w naszych inwentarzach był grudnia 1950 rok. Także to też jest miejsce ważne dla wszystkich Nowochudzian chyba. Witamy bardzo serdecznie pana Stefana Chwina. Ja bardzo chciałem przyjechać do Nowej Huty nie tylko z powodu spotkania z klubem książki, ale też żeby zobaczyć Nową Hutę, bo nigdy nie widziałem jej, taka legendowa miejscowość. I miałem nawet trochę czasu, żeby zwiedzić okolice tego właśnie miejsca, w którym się znajdujemy. A spotkanie było bardzo interesujące. Mam wrażenie takie, że osoby, które tutaj przybyły, nie przybyły przypadkowo, tylko przyszły dlatego, że się orientują w tym, co ja napisałem. Pytania były sensowne, więc dla pisarza tylko sama przyjemność. Kiedy się wydawało, że to jest tak banalne, tak po prostu, no właściwie tak, i w momencie, kiedy każdy z nas wymienił swoje spostrzeżenia na ten temat, kiedy każdego z nas coś tam gdzieś w środku uderzyło i poruszyło, kiedy żeśmy to wszystko omówili, okazało się, że to jest wspaniała rzecz, że wiemy od początku do końca, o co chodzi i po co to zostało napisane, prawda? Dyskusyjny klub książki, który działa przy Bibliotece Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida, działa od kwietnia 2007 roku. Spotykamy się wraz z naszymi czytelnikami w bibliotece raz w miesiącu. Wszyscy czytamy tą samą książkę, potem spotykamy się, rozmawiamy na jej temat, dyskutujemy, sprzeczamy się, zgadzamy się lub nie, różnie to bywa. Tak czy inaczej, atmosfera jest bardzo przyjemna. Zapraszamy wszystkich, którzy są chętni do współpracy z nami, do udziału w naszym klubie. My, uczniowie Szkoły Sportowej Piłki Nożnej Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży, działającego przy Małopolskim Związku Piłki Nożnej, ślubujemy godnie reprezentować barwy naszych klubów i Małopolskiego Związku. Ślubujemy. Ślubujemy. Nasza szkoła i nasza działalność sportowa stanowić będzie jeden cel. Sportowcy to obywatele, to patrioci, to pracujący i uczący się grać, ale zgodnie z zasadami fair play, a także, bym powiedział, w jednej wspólnej rodzinie. I dzisiejsza uroczystość ślubowania na treści, które sami zresztą wymyślili, na wierność barwom klubowym, małopolskiej piłce, a także nowochódzkiemu klubowi sportowemu i innym klubom krakowskim, to jest po prostu pokazanie, że młodzież w tym wieku pracuje dla siebie, dla sportu, dla przyjemności. Bardzo cieszymy się, że możemy chodzić do tej szkoły, która stwarza nam odpowiednie warunki do rozwijania swoich umiejętności. Gratuluję. Co jest nowo? Życzeniem wszystkich opiekunów, działaczy piłkarskich Małopolskiego Związku Piłki Nożnej jest to, aby z tej szkoły wychodzili nie tylko wspaniali piłkarze, ale również świadomi swych obywatelskich obowiązków ludzie. Pan zaczął tutaj fotografować już na przełomie lat 50. i 60. Czy pamięta Pan swoje pierwsze zdjęcia nowochódzkie? Pierwsze zdjęcia? No więc jak zaczęła się moja współpraca z Głosem Nowej Huty, zupełnie przypadkowo. Pierwsze zlecenie, jakie dostałem, to było fotografować śmietniki w Nowej Hucie, porządki. Jęknąłem. Zdjęcia interwencyjne. Tak, interwencyjne, że coś takiego mi dają do fotografowania, no ale zrobiłem, no. Sfotografowałem te śmietniki, spodobały się widocznie, bo zaproponowano mi dalsze tematy, następne śmietniki.
i inne rzeczy. No a potem od śmietników jakoś doszedłem do fotografowania koronowanych głów, prawda, takich jak Haile Selassie czy Szach Iranu, którzy tutaj byli. To wymyślił Staszek Banaś, szef Fundacji Teatru Ludowego. Przyszedł do mnie któregoś dnia do radia na nagranie, rozmawialiśmy o ukrytych skrzydłach, czyli jednym z takich fantastycznych pomysłów tej fundacji na zaangażowanie młodych ludzi. Okazało się, że szukał osoby, która by poprowadziła tego typu spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy mają jakieś powiązania z Nową Hutą. No i ja się z radością zgodziłam, bo to kilka rzeczy, które bardzo lubię robić. Lubię spotykać ludzi i z nimi rozmawiać. No na tym polega między innymi mój zawód radiowca. I kocham Nową Hutę, bo jestem stąd, bo się w Nowej Hucie urodziłam, wychowałam i spędziłam większość mojego życia na nowohuckich osiedlach, przeprowadzając się kilka razy. I zawsze ta dzielnica mnie bardzo interesowała, a im dłużej, to chyba tak zresztą jest, że im dłużej człowiek żyje, tym częściej sięga do swoich korzeni i do miejsca, w którym się wychował. Jest to inicjatywa, która pozwala nowohucianom się wypowiadać właściwie bardzo publicznie, bo nawet przed kamerami telewizyjnymi. Wizja jestem najlepszym przykładem, na tematy, które są związane z życiem tego miasta, znaczy części Krakowa, bardzo istotnej części Krakowa. Chciałabym, żeby zjawili się tutaj przedstawiciele takich grup, które młodych ludzi bardzo przyciągają, czyli tych ludzi, którzy właśnie tańczą, śpiewają, graficiarzy i tak dalej, ale zawsze w zderzeniu z seniorami. Ogromnie się cieszę, że w takim miejscu jak salon NH+, można porozmawiać także o fotografii. Wiadomo, że jest to medium, jest to obraz, który opowiada o wielu ważnych sprawach, ale na pewno nie o wszystkim. Potrzebne jest słowo, żeby ten obraz dopełnić. Tym bardziej sprawa istotna, jeżeli to słowo jest dopełnieniem pretekstu obrazu i ono pochodzi od różnych ludzi, od różnych pokoleń, od przedstawicieli młodszego, starszego pokolenia, od tych nowohucian, którzy przybyli tutaj po 1949 roku, ale również od tych, którzy mieszkali tu wcześniej.